Do akcji Pola Nadziei włączyła się kolejna cieszyńska parafia. Tym razem jest to parafia Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Cieszynie na Mniszwie. Poniedziałkowe spotkanie było ostatnim w tym roku w ramach tej akcji. Kampanii ogólnopolskiej i właśnie przy naszej parafii, też jestem parafianką, właśnie Cieszyn-Mniszwo imieniem Jana Chrzciciela parafia. Jest to ostatnie pole, które w tym sezonie posadziliśmy, a więc 44. W Cieszynie i w powiecie cieszyńskim Pola Nadziei są już od 14 lat. Pola Nadziei mi są znane, bo przez parę lat byłem w Bielsku Białej i tam też jest hospicjum, więc współpracowaliśmy. Tak. Ale jak będąc tutaj, właśnie też chciałem mieć takie pole, żeby to właśnie było polem nadziei. Mamy Nowy Rok Duszpasterski, Pielgrzymi Nadziei, to się bardzo pięknie wpisuje. To Pan Bóg tak poukładał to, że to właśnie dzień po rozpoczęciu roku liturgicznego Pielgrzymi Nadziei, tu się tworzy pole nadziei i chciałbym, żeby właśnie to miejsce, mnisztwo było właśnie takim polem nadziei, gdzie ludzie tą nadzieję będą odzyskiwali, tą nadzieją będą się dzielili, bo to jest bardzo piękna akcja. 3600 i wciąż zwiększamy, bo proszę przybywa pól nadziei w naszym regionie, dlatego że ludzie bardzo chcą. I to są szkoły, przedszkola. Szkoły, głównie szkoły, przedszkola, szkoły średnie, domy opieki społecznej, no może Janula powie, nie? Parafia świętego Jerzego, Elżbietanki, Boremeuszki też, no. Bobrek. Cieszyn Bobrek, tak. Też po raz pierwszy brał udział, tak. Pięknie pole nadziei i wszystkie serca wleje tą nadzieję. Już dziś zapraszamy, żeby zobaczyć, jak owocuje ta nadzieja na tym polu, ale także między ludźmi, bo tutaj, jak słyszymy, to przede wszystkim to chodzi o nadzieję między ludźmi. To ludzie tą nadzieję sieją i przekazują. Mając nadzieję, chcemy dać nadzieję. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.